Zepchnąć nas tutaj na dół, to nie do pomyślenia. Nie masz ostatnio zbyt wiele pracy. Cholerna racja, gdyby nie kości, umarłbym z nudów. Sam też grywam od czasu do czasu. Może partyjkę? Z przyjemnością. Ucieszysz starego człowieka. Możemy zaczynać choćby teraz. Chcesz obejrzeć? Kiedyś byłem wielki, nieustraszony. Mówili o mnie nadzieja białych. Nie bardzo rozumiem. Miałem potencjał. Teraz muszę siedzieć w tych spelunach. A wszystko przez jedną walkę. Byłeś wojownikiem? Bokserem. Od tamtego czasu noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Miałem setki fanów, kobiety, pieniądze. Nie wiesz, jak to jest. Co się stało? Najpierw oszukali mnie sędziowie, że niby biłem po jajach. On i tak nie miał jaj, więc co za różnica? Przegrałem przez dyskwalifikację. Poruszająca historia. To nie koniec. To dopiero początek mojego dramatu. Później były inne walki, aż w końcu... Co się stało? Walczyłem z lwem, tak na niego mówili. Dzień był gorący, chociaż wiał chłodny wiatr znad zatoki. Pobił cię? Dostałem jeden morderczy cios. I zrozumiałem, że nie wygram tej walki. Że w życiu chodzi o coś więcej. Odszedłem. Od tamtej pory noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Uciekłeś z ringu po jednym strzale? Nie uciekłem, tylko przeszedłem przemianę duchową. Ale na ciebie starczy mi sił. Proponuję zakład. Ustalmy stawkę. 200 orenów. Wchodzę. Naszczam na twoje zwłoki. Jesteś uczniem lwa? Nasłał cię? Jestem wiedźminem. Wygrałem. Bierz co chcesz. Wezmę pieniądze. 300. Masz i zostaw mnie w spokoju.
Piąteczku, nie bądź taki wyrywny. Załatwię jedną sprawę i już jestem do twojej dyspozycji. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak. Jak dla ciebie 5 orenów. Geralt! Dobrze, że jesteś. Nie mam ochoty na koncert. Pogadamy kiedy indziej. Problem w tym, że jest tu wiele osób, którym obiecałem występ, a nie mam mojej lutni. To faktycznie masz problem. Geralt! Co się stało z lutnią? Długa historia. Głupio opowiadać o suchym pysku. Zapomniałem już, jaki z ciebie twardy zawodnik. Zhardziałeś ostatnio. Opowiesz mi o tej lutni? No cóż, moja lutnia została u bogatego kupca. Mieszka przy Placu Solnym, po zachodniej stronie. A ja nie mogę się stąd ruszyć. Publiczność czeka. Ale czemu bałeś się o tym mówić? No cóż, kupiec przyłapał mnie na dawaniu lekcji jego córce. Lekcji czego? Muzyki! Uspokój się, Geralt! No dobrze. Przyniosę ci te lutnie. Doskonale! Powiedz mi coś więcej o tym kupcu. No dobrze. Prawda jest taka, że ma pewne powody, by mnie nie lubić. Co znowu przeskrobałeś? Powiedzmy, że poznałem się bliżej z jego córką. Bez jego wiedzy i zgody. Ty się nigdy nie zmienisz. Na szczęście ona miło wspomina moją ostatnią wizytę. Ukryła lutnię w skrzyni na 2. piętrze. Postaram się ją znaleźć. Żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem. Co cię tu przywiodło? Nie, nie chcę. Czego tutaj chcesz? Zostawcie moją córkę w spokoju!
Powiedzmy, że to odszkodowanie za straty moralne. Lutnia jest w skrzyni na górze. Kim jesteś? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przepraszam za najście. Nie szkodzi, strasznie się nudzę. Odkąd papa nakrył tutaj śpiewaka Jaskra, nikogo do mnie nie wpuszcza. Właśnie w tej sprawie przychodzę. Dlaczego sam nie przyszedł? Ale może to i dobrze. Też wyglądasz interesująco. Chodzi o lutnię. Domyśliłam się. Odkąd ojciec nas przyłapał, Jaskier przestał śpiewać miłosne pieśni pod moim oknem. Przy okazji, mam nadzieję, że nie skrzywdziłeś papy. Dogadaliśmy się. Dlaczego miałabym oddać lutnię? Podaj mi choć jeden powód. Przecież wiem, że Jaskier już do mnie nie wróci. Od początku wiedziałam. Ten typ tak ma. Jeśli ją oddam, będzie na niej grał miłosne serenady jakiejś innej ofierze. Jeśli oddasz lutnię, udowodnisz, że nic dla ciebie nie znaczy i nigdy nie znaczył. Rzuciłaś go, puściłaś kantem. Tak, tak. Padał mi do nóg, błagał o przychylne spojrzenie. Oświadczył się, ale odmówiłam. To jak? Mogę zabrać lutnię? Jedną chwileczkę. Jaki masz w tym interes? Dlaczego pomagasz temu śpiewakowi? Jest moim przyjacielem. Przyjacielem, powiadasz? Podejdź bliżej, Geralt. Nie bój się, nie gryzę. Słyszałam kiedyś, że dotyk Wiedźmina jest szczególny. Powoduje delikatne mrowienie skóry. Pokażę ci. Geralt! Oto twoja lutnia. Świetnie! Dzięki, muszę przygotować się do występu. Kiedy będziesz śpiewać? Wieczorem, po 20:00. Jeśli chcesz, przyjdź posłuchać. Postaram się przyjść. Prowadzisz na nas kłop... Jeszcze tylko moment, złociutki, już cię obsłużę. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. Zaprawdę szlachectwo zobowiązuje. Jak
nie urok, to sraczka albo przemarz. Co robiłeś w domu tej wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alvina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alvin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej. Ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alvina. Niech tylko spojrzę, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. O, Geralt! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, no, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Przez
przestaniesz padać, cholero. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? Zabierz go do Szani, ona najlepiej się nim zajmie. Triss będzie zła, ale co tam? Na twoim miejscu nie denerwowałbym czarodziejki, chociaż masz tej materii większe doświadczenie. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Szani. Zabiję cię! Geralt? Wszystko w porządku? Alwin jest bezpieczny? Tak, Jaskier go do mnie przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Teraz tylko ostatnia rzecz.
Idź do tej czarodziejki i wytłumacz jej, że dziecko zostaje u mnie. Proszę, załatw to raz na zawsze. Jak wrócisz, pokażę ci, że pewne rzeczy też robię magicznie. Spróbuję. Chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. O, Geralt, jesteś wspaniały. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Wiesz, myślałam ostatnio dużo o przyszłości, o nas. Shani. W przeciwieństwie do tej wiedźmy nie umiem czytać w myślach, więc jeśli chcesz mi coś wyznać, to... Shani, muszę to przemyśleć. Nie jestem normalnym człowiekiem. Nie zgrywaj przede mną wyalienowanego mutanta, nie znoszę tej pozy. Zróbmy tak. Przemyśl sobie wszystko dokładnie, jak się zdecydujesz, to dasz mi symboliczny prezent. Powiedzmy pierścionek. Potraktuję go jako swego rodzaju wyznanie. Shani. Brak pierścionka też będzie coś oznaczał. Pamiętaj o tym. Będę czekać. Kocham cię, Geralt. Hej, Geralt! Jak tam Alvin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubadur, który zna wszystkie dziwki od jarugi po buinę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Czołem, Zoltan! Witaj, Jaskier! Czołem, Geralt! Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz. Napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Shani. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie! Na pochybel dysonansom! Pycha! Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem? Shani jest cudowna. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, nie truj o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. Ech, mocna psia jucha, gębę wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami.
Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywcze i jakże pomocne. Drwij sobie do woli, mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może i nie miałem nigdy rodziny, ale ja, mój drogi, jestem poetą i znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz, o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Nie jestem stworzony do takiego życia. Mogę wiedzieć, skąd ci to przyszło do głowy? Jestem Wiedźminem. Słyszałeś kiedyś o Wiedźminie, który założył rodzinę? Wiesz, dlaczego nie wiadomo, jak długo żyją Wiedźmini? Wiem, wiem. Żaden nie umarł ze starości. Otóż to, żaden. Dlatego nie mogę oczekiwać, że w moim przypadku będzie inaczej. Pogodziłem się z tą myślą. Ale żadna kobieta nie pójdzie na taki układ. Dość o umieraniu. Zmieńmy temat, bo i mnie nachodzą czarne myśli. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Nie jestem. Po prostu nie mam ochoty. Rozumiem, Geralta. Gdyby Eudora się dowiedziała, wierzcie mi, nie chcielibyście stanąć na drodze wściekłej krasnoludzkiej kobicie. Wierzę. Ja też. Dobra, panowie, trzeba skończyć imprezę, bo coraz głupsze pomysły przychodzą nam do głów. Jeszcze coś zostało na dnie butelki. W sam raz na strzemiennego. Niech będzie. Wasze zdrowie. Ja nie chcę iść na uniwersytet. A Shani powiedziała... Nieważne, co powiedziała. Zrobisz, jak zechcesz. Cieszę się, że tak dobrze dogadujecie się z Alwinem. Traktujecie jak ojca, wiesz? Bywaj.
Geralt? Oddałem dziecko Szani. Uważam, że zajmie się nim lepiej. Co zrobiłeś? Ty niewdzięczny sukinsynu. Dała ci, tak? To taki jesteś. Nie chcę cię znać. Won mi stąd, zanim zamienię cię w świnię, którą tak naprawdę jesteś. Ta ruda suka jeszcze mnie popamięta.